Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie uprawiał seksu w aucie. A jak wszyscy dobrze wiemy, podczas wykonywania takich zbereźnych czynności pewne elementy w naszym pojeździe mogą się pochlapać. To jest chyba, myślę, że wszystkim dobrze znane, znaczy bardziej płci męskiej, czyli też pięknej, w sumie faceci są piękni, never mind. Wiecie, jak jesteśmy już blisko, już jesteśmy na półmetku, praktycznie dochodzimy do finału, to w naszych głowach pojawia się mnóstwo myśli. Gdzie skończyć? Jak skończyć? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. No jak niespodziewanie następuje ten wielki finał, happy end, no to nieraz pójdzie na twarz, na plecy i spłynie na tapicerkę. No jeżeli mamy tapicerkę welurową, no to umarł w butach, a raczej umarł w welurze. Musimy użyć odkurzacza piorącego. Ale jeżeli mamy tapicerkę skórzaną w naszym samochodzie, czyli jebiemy biedę, nie tylko, jak... to rozwiązanie problemu jest o wiele łatwiejsze. I w dzisiejszym odcinku wam pokażę, jak ten problem rozwiązać. Jak sam tytuł wskazuje, dzisiaj pokażę wam, jak pozbyć się właśnie śladów ludobójstwa z foteli przednich, tylnych, dywaników. Nieważne, gdzie to się dokonało w pojeździe. Na samym wstępie jeszcze dziękuję wam za te 1000 łapek, które zostawiliście pod ostatnim filmem. Stąd właśnie druga część, czyli przechodzimy do wnętrza pojazdu. Oczywiście, jeżeli mówimy o detailingu wnętrza, to detailing wnętrza zaczniemy od dość banalnej i oczywistej rzeczy, czyli od odkurzania całego środka, czyli wszystkich dywaników. Najlepiej wypierdolić te dywaniki na zewnątrz samochodu i przejść do odkurzania tego, co nam dookoła zostało, tak? I śmieci też trzeba wszystkie wyrzucić jeszcze. Jak mamy jakieś śmieci w pojeździe, to od razu też te śmieci trzeba zgarnąć i wyjebać. Michał, wytrzepiesz mi? No weź mi strzep, dywani. No strzep, dywanior. No weź. Dzięki. Jak widzicie, kochani, szewc w dziurawych butach chodzi, ponieważ fotele w mojej MC są upierdolone, kurwa. No, niebosko po prostu, no... Co do chuja? Teraz chyba są jeszcze trochę bardziej upierdolone. Jeszcze, kurwa, myślę, że zesrałem na białą tapicerkę. No, no tak jak widzicie, ja mam ujebane, no ale ja użytkuję ten samochód na co dzień. Jeżdżę nim wszędzie, gdzie się tylko da. No więc dlatego wyglądają po prostu... No, źle. Kurwa, no wyglądałem źle. No dlatego dzisiaj przywrócimy je do ich naturalnego wyglądu, blasku. Nie, nie, nie. Pamiętajcie, czysta skóra się nie świeci. Czysta skóra jest matowa, tak? Spójrzcie na swoją, kurwa. Świecicie się? No nie, matowa. To jest czysta skóra. Jak widzicie, największe ślady ludobójstwa są na fotelu pasażera, ponieważ tu zawsze dzieje się największa magia. Dlaczego? Nie przeszkadza nam kierownica, tak? Na fotelu kierowcy jednak kierownica jest delikatnym utrudnieniem, wadzi w nogi, w jaja, w uda, no przeszkadza. Fotel pasażera możemy rozjebać po prostu na maksa i niech się dzieje magia. No to teraz tą magię trzeba posprzątać. Czyszczenie samochodu wewnątrz to bardzo opłacalna sprawa, ponieważ po pierwsze super wyglądają i fajnie pachną, a po drugie zawsze między fotele wpadają drobne. No i te drobne możemy odzyskać. O, ciach. I kurwa, 200 do przodu! Można? Można. Ty, Adam, ale przecież to jest twoje auto. No dobra, to ani nie zarobiłem, ani nie straciłem. Całe życie na zero. Do pełnego detailingu wnętrza potrzebujemy szmatek. Najlepiej biały, będziemy widać, czy syf zostaje, czy nie. Ciemne też mogą być.
szczoteczki, którą będziemy czyścić tapicerkę. Oczywiście preparatu do skór. Nie powiem wam marki, no bo nikt mi za to nie zapłacił. Padzika, którym nałożymy później... Nałożymy później odżywkę na skóry, co jest niezbędne. Czy o czymś zapomniałem? A, no zapomniałem. O właśnie, pędzelku, kurwa, znowu dostałem w oko? Jebać to BHP. Pędzelku, którym wyczyścimy sobie dokładnie po niektóre elementy w pojeździe, no to zresztą zobaczycie sami. Bierzemy sobie nasz preparat, aplikujemy go sobie fajno na szczoteczkę i hopsia. I delikatnie, nie za mocno, bo jak będziemy kurwa ciorać tą skórę tą szczotką jak pojebani, no to zetrzemy lakier. A nie chcielibyśmy chyba zetrzeć lakieru ze skóry. I sobie tak ładnie, dokładnie wszędzie czyścimy. Jeżeli mamy dobry specyfik, to nie musimy się długo pierdolić czyszczeniem tego. Ale zresztą zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała szmatka, żeby nie było. Jest idealnie biała. Ścieramy sobie to, cośmy przed chwilą wyczyścili i szmatka jest dalej biała, tylko trochę mniej, ale no to nie jest ten zyw nie był taki spektakularny, no ale w sumie jak się leje jasne na jasną tapicerkę, no to if you know what I mean. Próba numer dwa syfu. Czysta, idealnie szmatka i teraz przecieramy. O, przecieramy teraz ładnie szmatką. No, jest syf. Widać. Teraz chyba widać. No i lecimy ładnie, żeby tu wszystko dokładnie, żeby ta piana nigdzie nie została, bo po jaki chuj musimy ładnie do sucha wszystko wytrzeć. Oczywiście to też powinienem robić w rękawiczkach, ale no jak już dobrze wiecie, jebać co? Znaczy biedę też i BHP. Pamiętajcie też o tym, że naszą szczoteczkę trzeba regularnie płukać, ponieważ jeżeli nie będziemy płukać, to będziemy czyścić brud brudem. No to jest chyba kurwa bez sensu, nie? Oczywiście użyję do tego mojego ulubionego różowego wiadra. Jest bardzo męskie i świetnie nadaje się do takich rzeczy. Nie jest męskie? No jest. Jest. La 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 la! Kurwa, zajebałem sobie guziki, tak nie róbcie, tak? Rozpędziłem się, poniosła mnie łańska fantazja i teraz mogą przestać działać. Nie, no żartuję, nie przestaną działać. Nie zapominajmy, że jest to cabrio, więc jak z otwartym dachem pada na nie deszcz i nic się z nimi nie dzieje, to trochę czystości też im kurwa nie zaszkodzi. Gdy wyczyściliśmy sobie cały fotel i poczekaliśmy, aż ta chemia odparuje, czyli żeby fotel już był suchutki, możemy przejść do tego w sumie, co mi się lubi najbardziej, czyli do impregnacji, która jest obowiązkowa, ponieważ jeżeli zostawimy sobie tak fotel, no to skóra nam się wysuszy. Jeżeli będziemy mieli suchą skórę, no to łatwo ją zarysować, zadrapać, zagnieść, no łatwo ją po prostu zniszczyć. Więc impregnacja jest jak najbardziej wskazana, no to jest dokładnie tak samo jak z ludzkim ciałem. Jeżeli mamy suchą skórę, wiecie, w niektórych miejscach i to wiecie, tarcie zacznie się robić, no to potem są obtarcia, to szczypie, boli, ciężko się, rozumiecie, nie? Więc ja tutaj do zabezpieczenia używam środka, który... A, nie pokażę wam też marki, kurwa. Ale musicie mi wierzyć na słowo, że pachnie jak skóra i w całym aucie wali taką, kurwa, świeżutką skórą. No jest to zajebisty zapach. Niektórzy tego nie lubią, niektórzy to kochają. No to jest kwestia gustu jak wszystko. No gdyby wszystkim to się podobało, no to wszyscy byśmy... Gdyby wszystkim podobało się to samo, to wszyscy byśmy jeździli kabrioletami, prawda? No i właśnie mówię, może nie wychodźmy z założenia, że jebać biedę i nie napierdolmy tego za dużo, bo to nigdy nie wyschnie. Równica z racji na to, że jest skórzana, no jak jest plastikowa, no to w sumie też jeden chuj, czyścimy dokładnie tak samo jak fotele. Czyli nakładamy sobie piankę i delikatnie tą szczoteczką szczotkujemy. Z kierownicą jest tego typu problem, że jeżeli będziemy ją zbyt często czyścili w taki sposób,
no to lakier nam zacznie schodzić i chyba to zobaczycie u mnie, bo ja jestem po prostu przewrażliwiony na punkcie tego, że jeżeli kierownica mi się świeci, to kurwa zaczynam od razu ją czyścić, a no nie oszukujmy się, no wystarczy podjechać do McDonalda, zjeść frytki, łapy ujebane, dotykamy skórzanej kierownicy, już się kurwa suka błyszczy, no to więc u mnie już kolor schodzi, więc niedługo będzie do obszycia. Może wleci jakiś nowy design, połączenie z Alcantarką. No zobaczymy, ale kierownica dokładnie też tak delikatnie, nie za ostro. Mówiłem. Wycieramy. To nie jest brud. To jest lakier z mojej kierownicy, kurwa. No przesadziłem po prostu, parę razy za dużo i za mocnej chemii użyłem, żeby doczyścić tą kierownicę, zupełnie niepotrzebnie. No ale... Wkurza was syf na wiewach? No raczej, że tak, bo mnie przynajmniej wkurza. No one są najbardziej w sumie narażone na taki najbardziej widoczny dla nas syf, kurwa, bo to powietrze cyrkluje się tam w tych wszystkich rurach i tu osadza się ten cały brud. Więc no nic innego, bierzemy sobie pędzelek, nakładamy sobie piankę do golenia, czy nasz specyfik. I tym pędzelkiem sobie dokładnie tam tiru riru, kurwa, robimy, normalnie go wkładamy, niech doczyszcza nam wszystko pięknie. No i potem no standardowo, kurwa, szmateczka i szmateczką możemy sobie tą każdą z półeczek ładnie wyczyścić. Bądź, jeżeli macie takie coś, czyli kompresor w chacie i takie magiczne urządzenie już wam pokazuję, tylko je znajdę w tym syfie. I tornado, ten już trochę jest po przejściach, ale never mind. To może pod ciśnieniem takie krateczki wyczyścić i gwarantuję cały syf spierdala. Zewsząd, ze wszystkich zakamarków, guziczków, przełączniczków. No zewsząd po prostu. Wystarczy mieć takie urządzenie, ono nie jest wcale takie drogie, da się je kupić. To urządzenie ma również inne zastosowanie, nie tylko takie zastosowanie, żeby wydmuchiwać ten brud, który jest w środku. Można nim, że tak powiem, ładnie tak wstępnie wyprać sobie coś, ponieważ ten baniaczek, w tym baniaczku zajmuje się chemia. Tutaj magicznym przełącznikiem kurwa, znowu w oczy. Przełączamy sobie i leci nam chemia. Wsikujemy sobie na przykład dywan. Odpilamy, znaczy kurwa, zapinamy znowu, żeby samo powietrze leciało. I suszymy sobie. Tada, nic kurwa skomplikowanego, a urządzenie naprawdę pomaga w robocie. No i jest super, i daje super efekty. W przypadku M-ki akurat boczki, deska rozdzielcza, czy w przypadku mojej M-ki, ponieważ widziałem M-Powery, które nie mają skórzanej deski rozdzielczej. Po powodzi ze Stanów. No to mówię, jeżeli mamy deskę skórzaną, to czyściłem tak samo jak fotele, jeżeli nie mamy tej deski skórzanej, tylko plastikowej, no to musimy użyć jakiegoś specyfika do czyszczenia plastiku po prostu i dokładnie wyczyścić. Ja mam o tą łatwość, że mogę sobie wyczyścić jednym specyfikiem praktycznie cały środek samochodu. No. To jest chyba, nie można sobie utrudniać. I gdy w taki sposób zabezpieczyliśmy sobie skóry, czyli wmasowaliśmy ten specyfik dokładnie w każdy zakamarek, musimy odczekać 24 godziny, żeby on ładnie, że tak powiem, się wchłonął, żeby wszystko było suche, żeby można było po prostu dupą siadać, żeby nasza robota nie poszła kurwa na marne. I w sumie można by położyć jeszcze drugą warstwę i znowu odczekać, ale komu się kurwa chce czekać, lepiej po prostu regularnie to robić. Ale też niezbyt często, bo wiecie, kolor zejdzie i trzeba będzie potem malować fotel. Więc no, to by było w sumie tyle ze sprzątania wnętrza. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka, a dla tych, których interesował temat Mogulcoina, o którym wspomniałem kilka odcinków temu, zapraszam do linku, który znajduje się w opisie. W tym linku, jeżeli nie go klikniemy, dostaniemy całą instrukcję co, gdzie i jak, dlaczego i za ile. I dzięki oczywiście też temu będziemy mogli dostać darmowe Mogulcoiny, które możemy sobie zachować lub wymienić na pieniążki. Wszystkie informacje znajdziecie właśnie w tym linku, do którego was teraz serdecznie zapraszam, a ja się z wami żegnam. Na razie!